Pierwszy fundament znany ludzkości powstał 15 tysięcy lat temu w górnym paleolicie. Dzisiaj znajdujemy się w miejscu, w którym powstają fundamenty, więc przyczepy pod nasze domy. Chcielibyśmy pokrótce je opisać, pokazać Wam, jak wygląda proces produkcji, no i generalnie zapoznać Was z najważniejszą częścią bazową naszych domów. Doskonale wiecie, że od 2 lat pod własną produkcję, jak i na zapotrzebowanie dla całej Europy produkujemy podwozia do zabudowy pod Tiny House. Dzisiaj jesteśmy na produkcji, gdzie powstają właśnie fundamenty naszych domów, różnego typu z naszej gamy produktowej podwozia. W tym miejscu, gdzie dochodzi do ostatecznego montażu podzespołów, gotowe podwozia są sztaplowane i przygotowywane do transportu, a na nich powstaną kolejne piękne mobi house'y. Bardzo dziękujemy Wam, kochani, że byliście z nami. Mamy nadzieję, że byliśmy w stanie pokazać Wam trochę tajników technologicznych i technicznych przyczep, które produkuje nasza firma. Bartku, chciałbyś jeszcze coś dodać? No chciałbym dodać tyle, że mam nadzieję, że materiał był ciekawy. Pokazaliśmy rąbek tajemnicy, jak, od czego zaczyna się budowa Tiny House. Jest to oczywiście fundament, czyli każdy zbudowany Tiny House w Europie rozpoczyna się od podwozia. Zachęcamy Was też do współpracy z nami. Oczywiście wiecie, że zarówno dla własnej produkcji, jak i dla całych wszystkich producentów na terenie Polski i Europy współpracujemy i sprzedajemy podwozia pod zabudowę Tiny House. Śledźcie dalej nasze poczynania, zarówno jeżeli chodzi o rozwój różnych produktów w postaci przyczep, jak i gotowych domków.